Ojej, siedzisz na takiej brudnej, paskudnej podłodze. Człowieku, będę siedział, gdzie mi się podoba. Nic ci do tego! Ale brzydko mówisz, a ja chcę ci tylko pomóc. Naprawdę chcesz mi pomóc? No to idź i przynieś mi prędko koc. Usiądę na nim. Dobrze, tak zrobię. Poczekaj chwilkę, chłopczyku. Zaraz za momencik do ciebie wrócę. Trzymam teraz w rączce miły w dotyku kocyk. Jest w niebieściutkim kolorze i proszę cię z całego serduszka, abyś zechciał na nim usiąść. Wtedy nie pobrudzisz sobie spodenek o podłogę. Dawaj mi to. Ojej, ale nie może tak być. W butach siedzisz na kocyku? Przez ciebie pogrążam się w otchłani rozpaczy. Jest mi teraz bardzo, bardzo smutno. Proszę cię, błagam, zdejmij buciki. Bardzo dziękuję, że byłeś tak łaskawy spełnić moją prośbę. Muszę spytać jednak, kiedy zwrócisz mi mój kochany kocyk, bo dzisiaj organizuję super piknik i przyjdzie na niego moja koleżanka. Nie oddam ci go. Od teraz należy do mnie. Jeśli stąd w tym momencie nie pójdziesz, to udurzę cię tą twoją żałosną ścierką. Jeżeli odwołam pikniczek, to rozczaruję moją koleżankę i nie mam pieniążków, żeby kupić nowiutki kocyk. To już twój problem, nie mój. A co zamierzasz zrobić z moją cenną własnością? Spalę albo wyrzucę do śmietnika. Zaspokoiłem twoją potrzebę komfortu i czystości, a tak mi się odwdzięczasz? Mówisz, gościu? Waliło cię? I z tym kocykiem łączy mnie wiele ważnych wspomnień. Potrzebuję go. Choćbyś błagał na kolanach, nie odzyskasz tej ściery. Do widzenia.